Cześć wam i chwała, fałszywi prorocy! Z tej strony Cocosfly, a to jest Bioshock Infinite. Kontynuujemy naszą przygodę, ustawiłem polskie napisy, także wszystko jest my i od nie. Wiem jak przycelowywać... Wiem jak przycelowywać środkowym przyciskiem myszy. Bach. Na prawym mamy... O Jezus! A chciałem... Jezus Maria, chciałem go oczarować. Miałem ustawiony wigor diabła. Ładnie wchodzą headshoty tutaj. Jest takie... taka muzyczka. Pięknie. Co tam, kurczę, jakieś najwyższy stopień trudności. Nic to dla nas, słuchajcie. Przytrzymaj Q i uzyskaj dostęp do wszystkich wigorów. Ale fajowo. Oh yeah, i gra stoi, to dobrze. Tutaj mogliśmy to podpalić, wykorzystywać teren do eliminacji naszych przeciwników niewiernych, jako że ja jestem fałszywym prorokiem. Mam jakiś dziwny napis AD na prawej dłoni. O, tutaj też jest sól. Niam. Wyzwanie z solo robione w Bioshocku i portmoneteczka. Ojojojoj. Nagrywam to od razu po nagraniu pierwszych 4 odcinków, także jeszcze nie wiem co na temat tej gry sądzicie, na temat tej świnki. Ja najbardziej lubię jednak szyneczkę, ale tak naprawdę z mięsa lubię najbardziej stek, a stek to się robi ze krowy, z krowy, a nie ze świn. Okej, wchodzimy do niebieskiej wstążeczki. Dachy Centrum Comstocka. Trochę nie wiem jak tytułować gameplaye, bo generalnie są rozdziały, ale nigdzie nie jest w internecie na razie napisane ile jest tych rozdziałów i jakie. Dobra, użyjmy tego kinestokopu. A, spojrzenie w przeszłość na dzień otwarcia. 93. Sen proroka się ziścił. A, widzicie nawet napisy, więc co ja wam będę tutaj czytał? Dobrze je... O Jezu, jakie to jest krótkie. A już się zacząłem wciągać w fabułę, naprawdę. Kinetoskop, słuchajcie. Ciekawe, czy za to hajs pobierają. Słowo proroka. Prorok stawia czoła wrogom. Chińscy bokserzy biorą niewinnych Amerykanów jako zakładnicy. Jaka propaganda tutaj się wylewa. Prophet i Columbia walczą za Amerykę. Zaprzestań walki, proroku. Stosujesz brudne metody walki. Prorok jest smutny. Prorok chce krwi. Żąda martwych Chińczyków. W Battlefield 4 będziemy mogli martwych Chińczyków obserwować na polu walki codziennie. Oczywiście nic nie mam przeciwko Azjatom, żeby nie było. No i coś tutaj... Kolumbia opuszcza Unię, znika w chmurach. Oż ty w mordę. To się odcięli od Ameryki. Mamy osiągnięcia dzięki temu. Zwiedzający 5 na... 37. Why are you following me? We will be here. Why are you following us? Aperitif. A, chętnie. Ulepszenie tarczy. Dodaje pole magnetyczne odpychające, które wzmacnia obronę. Jasne, że sobie łukniemy. O! Jak? Surprising that it worked. Surprising that it didn't kill him. But a magnetic repulsive field around one's body can come in handy. No, tego to chyba zabiło. No, to na pewno będzie bardzo pomocne w naszych starciach. O, fajeczki. Fajeczki dają zdrowie, nie, odejmują zdrowie, a dają nam solę. Tak jak w
innych Bioshockach. Palenie szkodzi zdrowiu, ale wspomaga siły umysłowe, dlatego palę! Palę, ponieważ chcę być tęgim mózgiem, słuchajcie. Nagranie. Niestety, słuchajcie, nagrania są po angielsku i tego nie da się zmienić, ale ja wam będę puszczał. Called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? O nie. And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice, as I know how it ends. Dobra, chyba prorok jest dosyć przekupnym draniem, ale to jest jasne. No dobra, skyhook. A dobra, w ten deseń. A muszę trzymać spację? Nie. Nie muszę. O, ale takie skakanie! Assassin's Creed to ludzie, to w ogóle... Uderzenie ze wstęgi. Dobra. Joho, ale go wypieprzyło. Karabin maszynowy! Zajebiście! Jak graliście w piracką wersję Grand Theft Auto, to chyba było... dwójka czy jedynka, już nie pamiętam, to było strasznie dawno temu. I słuchajcie, na tym piracie, który był sprzedawany na Stadionie Narodowym, teraz Stadionie Narodowym, byli właśnie Ruscy i oni sprzedawali GTA i to było jeszcze z takim tłumaczeniem zajebistym. O! Zaraz. Yeah! Dobre, podoba mi się. I tam było takie tłumaczenie, karabin maszynowy. O Jezus, dobra. Trochę tak mi niewygodnie przycelowywać bez prawego przycisku myszy, no ale trzeba się przyzwyczaić do tego. Środkowy przycisk nie jest za dobry. O, E, zmieniamy broń, ale zajebiście, fajnie, podoba mi się. No, muzyka w Alienie nie była taka zła, tutaj też nie jest. Nie, muzyka w Alienie, Aliens Colonial Marines jest spoko. No, nie będziemy na razie używali tych... w coli. O! A może jednak? Fuck. Nie lubią mnie tutaj, ale to już wiedziałem od samego początku. Ciastko, srebro, dobra. Czyli tam musimy iść, ale pilnuje działko, więc może... Ktoś tutaj, jakiś gościu jest. A dobra, tam jesteś. Nie wiem, czy dorzuciłem. Najwyraźniej niezbyt. Frag out! Jak to się mówi? Nie, no nie pierdzielnęło nawet, no. Halo! Kurna, zużyłem wszystkie swoje sole. Dobra, już chyba pierdolnęło, okej, ładnie. Surrender! No! Nope! Nope! Jak to się mówi? Nie poddam się! Jezus Maria, co to było? Nie kminie tych odgłosów. Chyba będziemy jednak strzelali bez przycelowania. A może nie?
Fajnie, że tych przeciwników... Wow, ale mnie pierdzielnęło. Tych przeciwników nie widać, oni nie są oznaczeni, oni się kryją w chmurach. Ale też za mądrzy nie są, na szczęście. Gdzie jest jakieś działko? Dobra, na razie jesteśmy... Okej, na razie jesteśmy w miarę bezpieczni przed tym działkiem. Ciekawe, co tam jest. Nie wiem, czy chcecie, żebym tak zwiedzał to wszystko. A z pistoletu da się coś wyciągnąć? Nie. Dlaczego mi to zgasło, no? Kurczę, jakoś nie ogarniam tego na razie, no ale co się dziwić. Gościu stał, jakby nigdy nie widział fałszywego proroka. Przyznaję się, że do dzisiejszego dnia nie widziałem fałszywego proroka. Że trudno to działko zauważyć, cholera. Tam jesteś. Okej, trzeba to naładować. Tutaj jesteś? Tak. To jest chyba babka, tak mi się wydaje. Prawdziwy pistolet 20x25. Trzeba chyba zabić z pistoletu po prostu. Słuchajcie. Ale pojedynek! Rewolwerowców na dzikim zachodzie. Hot doga miała przy sobie. Hot doga miałaś, tak? O, nieładnie, nieładnie. Wiem, jakie brudne myśli chodziły ci po głowie. Myślałaś sobie, wrócę z tym hot dogiem do domu i coś z nim zrobię. Będzie fajnie. Okej. Szukamy te skrzyneczki. Sole trzeźwiące, dodane do ekwipunku. No dobra, ale co dalej? O, to mogę zaskoczyć nawet. Taki długi skok, kurczę, faktycznie. Fałszywy prorok ma wiele zdolności, których powinni obawiać się wrogowie. Przeszukujemy skrzynkę pocztową, amunicja do karabinu. Dobrze by było sobie przeładować.